Lepsze jest, bo... Czy nie odpowiadałeś widowi, nie? Gadałeś, czy słyszałeś teksty? Ja tylko słucham. A, i słychasz teksty dobrze? Tak. Wyraźnie? Tak. Do skoków w przyszłość wystarczy... A? No... Przekroczyć połowę prędkości światła! Kochany Antku! Żeby skoczyć w przyszłość, nie musimy nic robić. Wszyscy właśnie tutaj odbywamy podróż w przyszłość! W planie było realizowanie premiery Wehikuł Czasu. A mam wrażenie, jakbyśmy nagle znaleźli się w takim wehikule czasu. Jakby cała nasza opera stała się jednym wielkim wehikułem czasu, które z wielką prędkością przeniósł nas w przyszłość. Kafka to już wymyślił wcześniej, nie? Jest zaaresztowanie świata. Myślałem, że to jest niemożliwe, ale po prostu jest to zaaresztowanie świata i teraz obojętnie jaki będziemy mieli pretekst, jest łatwo zaaresztować świat. Dlatego, że są ekrany. Kiedy nagle pojawił się stop w marcu, jakbyśmy zderzyli się z jakąś wielką górą lodową. Nie mogło to oznaczać, że to jest koniec naszej pracy. Szybko przegrupowaliśmy siły i zaczęliśmy pracować też online. Bałtycka wiosną, każda niedziela maja, jeden koncert, przyciągnęły 45 tysięcy osób, no właściwie z całego świata. To jest ważne dla nas wskazanie. Okej, na początku dobrze, no to tydzień, dobra, następny tydzień, ale kiedy ktoś mówił o tym, że nie zagramy do końca sezonu, brzmiało to absurdalnie. Mocno wyczekiwaliśmy tego momentu, kiedy będziemy mogli rozpocząć pracę. Premiera była zaplanowana na maj, a dopiero w tym czasie, kiedy miała być już premiera, mogliśmy rozpocząć próby. W pełnym dystansie, w maskach, w przyłbicach. W wyniku czasu scena pierwsza. Akcja! Przyniosę panu całą szynkę. Przyłbice są dla nas problematyczne i zmieniają nasze wrażenia wykonawcze, ponieważ jest to kawał plastiku, który przesłania całą twarz i też kieruje dźwięk prosto do uszu. Przez to też często gorzej słyszymy fortepian czy instrumenty. Rozpatrując wszystkie możliwości, doszliśmy do wniosku, że demontujemy do 8 rzędu siedzenia i robimy jeden wielki orkiestron, ponieważ sednem opery jest grać, sednem opery jest prezentować spektakle w swojej siedzibie, dać możliwość obcowania ze sztuką na żywo. Witajcie! Długo nas obserwuje. W naszym libretto, dzięki marzeniu i energii twórczości Antek i Monika, nasze nastolatki, nasze bohaterzy wygrają przeciwko trudności i da się uratować naszego profesora, pana Teofila. Kochana Moniko, kim jest Monika? Ten piękny libretto, ten piękny tekst, który pisał pan Justyna Skorzek. Naprawdę to jest przepiękna historia. Staramy się, żeby to chwalić, no i nie dominować z dźwięk orkiestrowy. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Querere pluviam, wasz Teofil. Kompozytor doskonale wiedział,
czym boryka się aktualnie młodzież. W swoim dziele zawarł elementy, z którymi widzowie mogą się utożsamić. Mieszają się różne style z muzyką młodzieżową, też i z jazzem, w odniesienia do klasycznej muzyki. Rekwizyty takie jak telefon komórkowy, rower, będą to elementy bliskie odbiorcy. Jest to oczywiście trudny widz, bo znacznie łatwiej się niecierpliwi. Znacznie więcej trzeba dać energii, dać z siebie, żeby go zainteresować. Jeśli młody widz zobaczy, że nauka może być ekscytująca, może dawać tyle radości i dać jakiś efekt wow, możemy wpaść na coś nowego, odkryć coś nowego, może ktoś pokocha operę. Ja cię! I spokojnie tu wolniutko. I też byśmy zrobili takie cztery krosze. I wtedy bym troszkę mniej tutaj poprosił na zegarek. Uwaga, i teraz pan wystartuje. Poprzez zabawę, luz, poprzez otwarcie umysłu, śmiech, żart. To są najlepsze dla mnie przekazy i tego się cały czas uczę, pracując nad spektaklem dla dzieci. Nie? Żeby nie być takim drętwym koleżką i to musi być tak i tak. Widzicie Karoluka, to przynajmniej pomachajcie mu, bo go pamiętacie z przeszłości. Chcę mieć, żeby nie jest takim koleżką, bo go znacie, dobra? Mm-hmm. Żeby taki mały kontakt był. No. Dobra? Tak. Soliści nie są aktorami, ale są aktorami. Mają przygotowanie muzyczne. W związku z tym nie trzeba im tłumaczyć, że tu musi być wolniej, bo oni tak to zaśpiewają wolniej, albo szybciej crescendo, albo coś takiego. Solista dostaje partyturę, już wie, jaka jest muza, jaka jest melodia, jaki jest rytm. Później musi to przerzucić, grając scenę, ale ma bardzo dużo podpowiedzi w nutach. Jeżeli na przykład ma scenę miłosną, no to tam mamy romantyczne granie. To jest tak w teatrze dramatycznym, że się jakby narzuca stan. W tekście jest napisane dzień dobry, a reżyser każe zagrać, no wiesz, zagraj to jak miłość. Solista w operze ma bardzo dużo podpowiedzi w nutach. Nie musi kombinować w stanach. Musi kombinować w środkach wyrazu, które są inne. Mówiąc krótko, grać szerzej, ponieważ musi znaleźć gest. Dyrektor Romek Pokojski najbardziej się bał jednego, że oni się dotykają, że rekwizyty podają sobie bez dezynfekcji. Jakby nie było koronawirusa, no to oni by wzięli rączki, by się przytulili albo by się pocałowali. Teraz muszę tak wykombinować, tak nabudować scenę, że wystarczy, że pokażą do siebie gest z daleka dwumetrowy i to widz musi skumać, że to jest miłość. Wchodzimy w nowy świat znaków jakby reżyserskich. Wehikuł osiąga prędkość światła. Po co jest budowane pomysły orkiestru, żeby dać całe muzyce tam na dół i jeden dźwięk taki delikatniejszy, tłumiony powiedzmy, przejdzie do góry i to się razem śpiew akompaniuje piękny śpiew. Zamiast w orkiestronie gdzieś ukryta jest przed nami, co stanowi dla nas niemałe wyzwanie, bo musimy przebić się przez orkiestrę. Szczególnie jeśli chodzi o teksty mówione, które tutaj są bardzo ważne i muszą dojść do widza, bo są to sprawy niełatwe, są to kwestie naukowe, które każdy z widzów, nawet ten najmłodszy, musi dobrze usłyszeć i zrozumieć. Proporcje i balans, w sensie, że istnieje ryzyko, że orkiestra tendencyjnie może dominować głos. Trzeba uważać, żeby nie kończyć się, że głosy akompaniują orkiestrę. Czyli kończy się jako symfonia razem z głosem. Oni są zmęczeni, dlatego że mają przed sobą 40 ludzi. W związku z tym będą musiały być takie narzędzia, że albo mikroport, albo więcej mikrofonów i to jest nowa forma. Kompozytor napisał na pewno tę operę z dużą lekkością. Jest to muzyka bardzo ilustracyjna i może dotrzeć nie tylko do wytrawnych słuchaczy, ale do tych, których opera jest rzadkością. 7:00 do 8:00. Panowie montażyści, jesteśmy po zmianie 5:00 i będziemy robić zmianę 6:00. Żarówki do góry pociągnijmy, proszę. Jesteśmy gotowi wszyscy? Żarówki u góry? Dobra, ja jestem gotowy. Jest to zupełnie inny odbiór niż ten, na który się szykowaliśmy. W teatrze istnieje zasada trzeciego rzędu. Do trzeciego rzędu widzimy wszystkie detale w kostiumie i w scenografii. I ten odbiór scenografii sceny jest pełniejszy.
Tutaj ustawiona jest orkiestra. Mało tego, każdy z nich z osobna ma swój własny podświetlony pulpit, który dodatkowo zmienia zupełnie sytuację. W tym momencie musimy przerobić wszystkie światła, wszystkie multimedia, już nie mówiąc o tym, że jakby znika ten detal w kostiumie i znika detal w scenografii. To co, wywalimy go w tą szczelinę, nie? Tak. Tak. Łukasz z Michałem, zjedźcie na dół i ten trzeba przesunąć z metry w prawo. Wszystkie te projekty i wszystkie te elementy wydawało nam się, że uda nam się dopracować w każdym szczególe. Realnie cała ta praca nad spektaklem była właściwie w dużej mierze mobilna. Materiały kupowaliśmy przez internet, scenografię budowaliśmy w zupełnie innym miejscu ze względu na to, że tutaj w operze była ograniczona liczba osób. Musiałam pogodzić się z tym, że oddaję to wszystko w czyjeś ręce i zobaczę to dopiero, gdy będzie taka szansa. Mi się wydaje, że niech Michał zrobi projekcję na to i dosuniemy do tego o 13.30. Nie ma przystąpić, dobrze? Co to znaczy skoczyć w przyszłość? Mam zobaczyć coś, co jeszcze się nie stało. Mogliśmy wpuścić tylko połowę widowni, więc ci, którzy nie mogą być z nami na premierze, mogą uczestniczyć za sprawą streamingu. To jest prapremiera Wehikułu Czasu, ale to jest również prapremiera streamingu w Operze Bałtyckiej. Przeniesienie do sieci ma sens. Jest w stanie dotrzeć do większej grupy odbiorców, nawet do tych, którzy może o istnieniu opery jeszcze nie mieli pojęcia. Pozwala patrzeć na rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy, w nowy sposób. Wszystkie formy, które są dla ludzi siedzących realnie, tak tutaj w operze, będą się przenosić na ekran. Bo teraz mamy film, ta telewizja, ale będzie też, moim zdaniem, opera też będzie w streamingu. Na peryferia świata nie łatwy los odkrywce. Musisz tak zrobić, że ten widz, który jest tam na końcu, jest tym 500. widzem, musi zobaczyć, że ty nie płaczesz, tylko ci się łzy zatrzymują przed spadnięciem. I to jest coś innego niż gram w odległości metra od kamery. Więc zmienią się środki aktorskie na bank. Chyba Huxley miał rację. Wchodzimy w czucie filmu. Trzeba być na żywo i dostać takie wrażenie, emocje na miejsca. To jest taki tymczasowy, dobry lek do trudności. Ale to jest lek. Życie, które powinno być już zdrowie, jest muzykowanie w teatrze. Ale trzeba tak teraz działać, takiego tripu internetowego. Pierwsze Koty za Płoty dla nas to też duże doświadczenie, bardzo duże podziękowanie. Słuchajcie, no to co, piąsteczki też mam. Dzięki. Dzięki. Online będzie towarzyszył wszystkim działaniom artystycznym. Nie zastąpi, on tylko uzupełni to, co jest sednem teatru, to, co jest sednem opery, czyli obecność. Dzięki piękną sztuka i dokładnie muzyka, ludzie zostają zainspirowani i ta inspiracja dodaje siła, żeby dalej działać. Ogólnie, w życiu. To jest taki motor wszystkiego, marzenie. Marzenie nie jest utopia, marzenie jest prawdziwa siła, która ma się włączyć z prawda, z realia i może modyfikować historię. Musimy jako wariaci ominąć kontaktem z ludźmi, mieć maskę na taki niewidoczny wróg. Nie mamy prawdziwe leczenie do tego. Brakuje to szczepienie. Kiedy my komponowaliśmy operę, to było 2 lata temu. I widzisz, jak dzisiaj jest w sumie temat bardzo aktualny. Niestety, ale Wehikuł Czasu kończy się dobrze. 16.5. Emocje.
też nie chcę stresować muzycy, żeby grać piano, to jest frustracyjne, żeby zagrać, tak, tak, tak. Ale ja jestem bardzo blisko i mam wrażenia, jestem wrażliwy, blisko te dźwięki i chyba jeszcze nigdy nie jestem zadowolony, ale chyba już jest, słychać. Może mi to potwierdzić, że ja się relaksuję. Tak, oczywiście. Dla relaksacji ci wszystko powiem, że fajnie idzie. A, czyli kłamiesz? Nie. Dla relaksacji. Tomasz Mann. Francesco Bottiglieri. Ro. Butelka.